Witajcie, Targ Staroci w miejscowości De Sansano. Meble, trochę obrazów. O, proszę bardzo, krzesła z kina, numerowane, stare szkło. Piękne ujęcie wody, taki z ozdobnym kranem. Alabastrowa figura. Nie jest to zbyt bogaty targ staroci, chociaż zdarzają się tutaj perełeczki. Stare podkowe, bóle większe niż we Francji. To takie mydło i powidło, słuchajcie. To... O, skrzynka na aqua minerale. Stara biżuteria. Sztućce. No pewno ze sztućców bym coś wybrał dla siebie, ale... mamy tylko bagaż podręczny, w związku z tym no nie dowiedziemy. O, to są lwy weneckie, ale są często montowane na domy. Wmurowywane. O, tutaj jest stary obraz. To jest taka ikona, bardzo zniszczona. Ba, to chyba jest w ogóle gotycki obraz, słuchajcie, malowany na desce. Deska połączona, to jest bardzo stary obraz. Wprawdzie jest strasznie zniszczona, ale to chyba najpiękniejsza rzecz, jaką widzę. Tu są kopiarz szkoły flamandzkiej, ale ten obraz, patrzcie, malowany cały z ramą. No, to może być nawet XV wiek. Widać, że to jest stary obraz. O, tu jest szkoła flamandzka też. Taki obraz. No. Wolę się nie pytać o cenę, słuchajcie, żeby się nie przewrócić. O! Piękne weneckie meble. No, cała serwantka taka. Wzbudza zainteresowanie. No i znowu taki gryf wenecki. Mapy, no przede wszystkim oczywiście mapy i wzorniki. Piękna sprawa. To mi się bardzo podoba, stoisko. Idziemy dalej.
Tutaj mamy piękną kobietę. Cześć. Chyba to wcale. Pozdrawiam z tego targowiska w miejscowości Desansano.